Cześć, Papas Czyzer, ja tu go 2, odcinek 8. I rozpoczynamy Cinco de Mayo. Te moje ciuszki to one są na Cinco de Mayo? Chyba. Dobra. Widzę, że pasek naładowany. O, już jest naklejka. No dobra, możesz mieć tę czapkę. Naszą tutaj Scarlett też się poprzebiera. Tutaj jakiś zmieniłem? Nie. Dobra. Kupimy oba dzwonki, nie? Na razie tablicy nie kupujemy, bo i tak nie korzystamy. Oba dzwonki. Do frytek. Nie korzystamy z tablicy, no bo jeszcze nie ma zamówienia specjalnego, nie? Więc nawet mogę się wstrzymać od kupowania tablicy, aż gra się skończy. Okej. Znaczy, aż będę miał ostatnie zamówienie specjalne, nie? Tak długo nie muszę tablicy kupować. Na co mi ona, jak nie będę korzystał ze zamówień specjalnych, nie? Mamy ziemniaki? Nie, to jest kiełbasa. Maggie? Pierwsza? Na Cinco de Mayo. Dalej mamy kiełbasę i mamy fasolkę. Czarną. Olga jakoś taka smutna była na tym dachu, na balkonie w sumie, nie na dachu. Ale tak, smutna była. I przed nami już ostatnie dwa odcinki z Cheezer i Tugo 2 na 19 dzień maratonu, czyli na dzisiaj. Z 6 odcinków już 4 były, ten jest 5 i za chwilę 6. I w sumie powinienem właśnie zacząć od frytek, bo frytki już mają tutaj dzwonki swoje, więc teraz będzie trzeba kupić jakiś przyspieszacz, nie? Przyspieszacze teraz, a póki i tak nie mam klientów, co zamawiają z czerwonym albo żółtym dzwoneczkiem, no to mogę tego nie kupować. Nie muszę się z tym śpieszyć, nie? Najważniejsze, że mamy wszędzie dzwonki i będzie teraz tylko przyjemniej się w to klikało. Chyba w każdym papasie można po pierwszym tygodniu zakupić jakiekolwiek dzwonki, nie? No. Albo dzwonki, albo tablice. Po pierwszym tygodniu w każdym papasie dała się tak zagrać. Kupić to albo to. Okej, sosik. Pomidory. Ember tu jest. Okej, no, po raz pierwszy dzwonek do frytek zadziałał. No i przyspieszacz by się przydał, nie? Pytanie, czy lepiej kupić przyspieszacz do frytek, czy do... do sandwichów. W ogóle, w którym papasie jest najwięcej upgrade'ów? W Mocari, czy w właśnie Cheezeri? Chyba w Cheezeri jest mniej, czy więcej. Bo w Mocari mamy do każdej stacji jedną, nie? Jeden upgrade. Tu mamy... Nie, w Mocari będzie więcej, nie? Potem jest jeszcze ten upgrade do gwiazdek, nie? Które się... O, grill na 100%. Które się... jak się... te, nie? Kawę nalewa, to tam są te gwiazdki, które też się upgrade'uje. Ten pasek. No to w Mocari jest najwięcej upgrade'ów. W Klukiri jest ile? Tam jest w Klukiri trochę mniej chyba. Tam też są upgrade'y do każdego miejsca. 6 ich jest przynajmniej. Ale przyspieszacze są tylko 3. Więc no najwięcej pewnie upgrade'ów jest właśnie w Mocari. Nie, kręcone frytki. Za chwilę do tego wrócimy. Od dzisiaj już nie ma 5 osób, tylko są. Jest 6 osób. Nie? Jest 6 osób, no bo już widać, że czwarty nie przyszedł. Rudy, znaczy Scarlett. Zamówienie czwarte nie jest telefoniczne. Więc jakbyśmy mieli wątpliwości, czy
czy dzisiaj już jest ostatni, już za chwilę będzie closer, czy nie? No to właśnie, jak sobie spojrzymy, że jak zwróciłem uwagę na to, że nie przyszedł teraz, nie ma telefonu, to nam to daje jeden wniosek. Zamówienie 6 dzisiaj będzie. Perfekcyjnie. Czy uda nam się perfekcyjnie dzisiaj dzień zrobić? No jak na razie tak ładnie idzie. Nie muszę nic pilnować. No dobra, ewentualnie pilnować, żeby nie zadzwoniło mi... No właśnie. Dwie rzeczy naraz, nie? Aż trzy rzeczy naraz mi zadzwoniły. Poczekamy na te. Na razie wszystkie składniki, wszystkie zamówienia mają jeden składnik do frytek. I jest piąty koper. Kopera jeszcze nie było. Koper jest dzisiaj nowy. Pierwsze swoje zamówienie składa telefonicznie. Okej, frytki za chwilę wstawimy. No właśnie, chciałem właśnie to powiedzieć, że poczekamy najpierw na sandwicha. Teraz jak już tu jestem, no to frytki. I dokończmy to zamówienie. Closerowi nie zrobimy, bo i tak nie znam. Nie ma go jeszcze w książce closerów. Znaczy książce klientów. W sumie jakbym posunął to w prawo, to miałbym szybciej chyba dojście do naszych tego co tutaj. No, pomidorów, no. Perfekcyjnie. Jest closer. Fasola za chwilę. Szybko jojo. Już teraz nie mamy papasów na kanale, które miały... Znaczy, serii z papasów na kanale, które byłyby bez closerów. Że pizzerie i burgerie. Pizzeria, burgeria bez closerów. Sezony pokończone. Co i w każdym papasie obsługujemy joja, nie? Joja i Queen. Reszta już się losuje pomiędzy papaskami. Jeśli chodzi o closerków. Czy uda mi się zrobić perfekcyjny dzień? To jest bardzo ciekawa zagadka. No nie wiem do dzisiaj jak najlepiej ustawiać te sandwicze, żeby dobrze pokroić, ale chyba dobra taktyka została obrana przeze mnie, ta właściwa. Perfekt. To miały, może się uda pierwszy perfekcyjny dzień w tym sezonie. Nie muszę nic pilnować, dzwonki za mnie pilnują. Ewentualnie nie zabieram się za dekorowanie sandwichowych frytek. Póki wiem, że jakiś dzwonek może mi zadzwonić. No ja nie przerwę robienia. Do czwartego zamówienia wszyscy po jednym składniku zamawiali do frytek. A teraz aż dwa. I ostatni sandwich. Frytki już są usmażone, więc teraz tylko sandwich. Sandwich tyle, że dobrze trzeba pokroić, nie? Coś takiego, okej, chyba było prosto. I fasola. Dalej ketchup. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Przed nami już ostatni odcinek z Cheesery to go na dzisiaj. Ósmy dzień właśnie perfekcyjnie się udał. Czyli drugi tydzień w Cheesery to go zaczynamy perfekcyjnie. $600, nie? I to jest nasza maksymalna ilość z dzisiaj. Sunday shot. Strzelamy do was.
Okej. Okay. Czyli już wszystkich closerów obsłużyliśmy po razie. We wszystkie gierki show zagraliśmy po razie, a Sunday show już dwa razy. Cinco de Mayo się rozpoczęło. 600 punktów zdobyte. Nie będziemy mogli jeszcze kupić następnego upgrade'u. Pewnie teraz się... Poczekamy na kwotę potrzebną na zakupienie kolejnego dzwoneczka, nie? Czy przyspieszacza może tym razem. Ale upgrade'u jakiegoś, nie? Do zobaczenia, cześć!